cywile omawiają wiadomości z rosyjskiej telewizji, w których jest opowiadane o niby uderzenie rosyjskich rakiet do Kijowa, gdzie przybywa wyższe polityczne kierownictwo państwa. Dobrze mnie słyszysz? Siedzisz, słuchaj. Tutaj Artiom Szenin powiedział, to jest ten rosyjski propagandysta. Tutaj teraz gadają. Artiom, włączony masz czy nie? Tam, gdzie jest sztab, gdzie podejmowane decyzje. Oni przez cały rok mówili, że trzeba uderzyć do tego sztabu. I tam, gdzie wszyscy ci naczelnicy siedzą wraz z Zeleńskim. Rozumiesz? Dzisiaj w nocy welnęli tam. Oni tam byli w piwnicy wszyscy i piwnice tam, no, betonowa, taka betonowa, że nie ma co. Ale mówią, że nasi wszystkie dachy tam poprzebijali i tą piwnicę przebili, no. Karetek było dużo, karetki jechały i helikopterami zabierali ich od razu do Polski. Do Polski. Samoloty poleciały do Polski, Polska, tam byli Rosjanie i Polacy i co i jak. Coś tam trafiło, dużo czy mało, dobrze czy źle, no ale trafiło. Tyle. Także to właśnie usłyszałem.